oficjalny wysłannik Espresso Nowiny. Właśnie jesteśmy na Piotrkowskiej. Jest 1 stycznia 2017 roku. Za chwilę coś się tutaj zacznie. Naprzeciwko mamy siedzibę PiS. Coś się pojawia. Coś idzie. Zbliża się, zbliża. Ale co to? Ale kto to? Śpiewy, śpiewy, chichy. Przychodzimy z życzeniami. Szliśmy, szliśmy, a doszliśmy. Z daleka przychodzimy. Królu Herodzie, kogo aresztować? Jeszcze nikogo. Jeszcze nikogo, jeszcze nikogo. Poczekajcie, aż przyjdzie reszta ekipy, reszta gapiów, grajków i śpiewaków oraz innej hałasy. O, tam mamy dwóch panów królów. Tam mamy królów, panu, o. I przebrani już są. I przebrani. Może jakoś tak bardziej, żeby tworzyć ten, nie? Przyszliśmy dzisiaj tutaj z Jasełką, z pastorałką, żeby przewrócić tradycję starą, natomiast naszym drugim celem jest też, żeby pozdrowić parlamentarzystów, żeby powiedzieć dziękujemy, że jesteście w Sejmie, dziękujemy, że to dla nas robicie, my jesteśmy z wami duchem, dziękujemy za wszystko, co w tej chwili się dzieje. Dzięki. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Jesteśmy z wami. Jesteśmy z wami. Trzymajcie się. Jesteśmy z wami. Jesteśmy z wami. Jesteśmy z wami. Jesteśmy z wami. Jesteś ma nowina, bo dyktatura dzisiaj się zaczyna. Wypraszam sobie, jest wolność i demokracja. Ostatecznie jeszcze was nie kazałem pozamykać. Królu Herodzie, a ta awantura z mordowaniem pierworodnych? No, sami rozumiecie, że to było konieczne. Za to na drugie dziecko dałem 500 srebrników. Królu! Oj! Ale i tak nie mają co jeść. Kobiety w tym kraju poumierały z braku opieki medycznej. Nie ma komu gotować. Deportować ją. Żołnierz! No dobrze, może śpiewamy coś, no, no. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do konusa i panienki. Powitajmy maleńkiego i marionetki jego. Powitajmy maleńkiego i marionetki jego. Dzisiaj królowie, coś widział? Zatrzymani na granicy. Dlaczego? Nie puszczają uchodźców. Może jakiś jest? Ja tylko jestem. A czemu stajenka ogrodzona płotem? A dlaczego ta straż? Jaka straż? Tu żadnej straży nie ma. Tego pana to się wytnie potem w montażu. Chowaj. Witaj, mędrcu. Jakie dary niesiesz, dzieciątku? Taką książeczkę wam przeniosłem. Mądra i pożyteczna. Nie zapominajcie o tym. Kto go wpuścił? Sprawdzaliście, czy ma gdzieś nielegalne złoto? O, żołnierzu. Jakieś kadzidła podejrzane tam były. No co? Co król zarządzi? No. Deportować. Deportować! Deportować! Cicha noc, umilk ktoś, strach się niesie ludziom wszem, a u żłobu żona święty dosyć, protest. Protest? Przyrządzimy co, że jakiś strajk, co? Zamkniemy szkoły i kopalnie? Ty to byś tylko od roboty się migał, a tu PKB spada na dół, jak Piotr Żyła telemarkiem. I ja tam postanowiłem ponosić straty w mój gesze. Na pochybę lojczyj. Na pochybę lojczyj. A ten co tu jeszcze robi? Deportować. No hola, 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 hola. Jabłki. Przybierzeli do Betlejem jabłki. Z
Pod tyłka wykopywać mam sołki. Chwała na wysokości swej rybki będą ości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości swej rybki będą ości, a pokój na ziemi. Herodzie, Herodzie, nasze niebożątko, koniec tych zabaw. Czas już. Drabinki. Złaź tej drabinki, trzeba ci do wrzątku. Pomożecie? Pomożecie! I na koniec mamy taką zmyślną pioseneczkę jeszcze, optymistyczną. Kocie rodzi, pistruch leje, prezes rządu obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, suweren zniecierpliwiony. Zgardzony, zmęczony kłamstwem, bez broni zdesperowany. Ale to on rządzi państwem i gdy trzeba zdejmie pany. Dziękujemy pięknie! Dziękujemy! Za niedociągnięcia kostiumowe i aktorskie bardzo przepraszam. A jakiś cukiereczek za kolędnicą. Może puszka napka, chociaż puszka napka też przyjmujemy.